Marcina, jesteśmy na otwarciu butiku Magdy Popiel i ty podobno jesteś jej muzą od lat. Jak się zaczęła wasza współpraca? Wiesz co, właśnie od tego w sumie nasz początek nie pamiętam do takiej konkretnej daty, ale wiem, że to była taka akcja misja specjalna, bo to też był w ogóle Sylwester, bo to też było tak, że zazwyczaj stylistki, które pomagają nam planować całe kreacje do całego wydarzenia, one też tak wiedzą, do kogo się odezwać. I to prawdopodobnie było przez którąś stylistek zaprzyjaźnionych z telewizji. No i później było tak, że to była jedna z większych właśnie galit, bo to był Sylwester, więc duża impreza. No i no, też stanęła na wysokości zadania, bo też wiadomo, że gorsety to też jest bardzo ważny temat. Musi on dobrze trzymać i na przykład właśnie osoby, które umieją je skroić, to są właśnie osoby, które pracują też na sukniach ślubnych. I często te suknie ślubne są też właśnie trudne do wykonania, więc później inne gorsety na inne sukienki jest też łatwiej gdzieś jakoś nałożyć i jest lepiej to skonstruować, bo rzeczywiście cała konstrukcja jest bardzo ważna w całej tej wizji, przede wszystkim jak to ma się dobrze wszystko trzymać też na scenie. No ja też nie tańczę, nie śpiewam, ale z drugiej strony chciałabym, żeby wszystko się trzymało jak najlepiej i pamiętam, że to była jedna z takich właśnie trudniejszych, że to był gorset, w ogóle nie wiem, czy nie widzę też jednej z tych kreacji, tutaj jeszcze też wisi i bardzo się cieszę, że mogę też czuć się bezpiecznie właśnie w tych rzeczach, że tutaj nie jest zbyt przezroczyście, że tutaj wszystko trzyma dobrze, no i też jest tak, że zawsze mogę wpaść do Magdy, kiedy po prostu potrzebuję czegoś, więc bardzo się cieszę z tej naszej takiej znajomości. No właśnie, a jak już siedzisz u Magdy i tak zastanawiacie się, jaką kreację na kolejny event, to chciałam się zapytać o to, co ty lubisz podkreślać w ogóle w swojej figurze? Wiesz co, no kiedyś bardzo, ale to bardzo nie lubiłam swojej góry tutaj, czyli biust. Zazwyczaj wszystkie włosy brałam do przodu i je zasłaniałam, no bo mając 14 lat, będąc modelką, to akurat coś takiego jak biust nie służył, bo przy pokazach, przy różnych sesjach większy biust no, nie był mile widziany. I ja zawsze z tym takim gdzieś tam kompleksem plus przygarbienie, więc nie do końca, ale mam już 34 lata i już wiem, że mam go i już jakby chcę się cieszyć tym swoim ciałem i swoją kobiecością i to doceniam ją. Inaczej siebie też traktuję, jeśli chodzi o tę właśnie kobiecość i w ogóle te podejście do tego, żeby się już nie chować, nie kulić. Mówię tutaj o, no właśnie, o biuście, więc jakby chciałabym, żeby te sukienki i kreacje były właśnie, patrzę na tą kreację właśnie, która tu wisi, były po prostu skrojone tak, że rzeczywiście ta talia później jest zarysowana, która różnie z tą talią. Ja nie jestem mocno taliowa, więc fajnie, jak ona jest tutaj podkreślona. Później nawet czasami takie sztuczne bioderko troszeczkę wypchnięte. Akurat też ma gdzieś się to kilka razy tak fajnie udało gdzieś tu podkreślić, więc to są fajne rzeczy, które rzeczywiście taką robią, taką trochę bardziej klepsydrę. Czyli wiesz, takie szersze bioderka, może nawet... No właśnie, bo mówiłaś tutaj o kreacjach, a często te kreacje były też wybierane na konkursy Miss Polonia i chciałam się zapytać, bo idzie nowy sezon, 30 czerwca będzie właśnie konkurs Miss Polonia. Jaki ty masz stosunek z tej perspektywy czasu do tych konkursów? Wiesz co, mocno trzymam kciuki za wszystkie dziewczyny. Ja też w ogóle dostałam fajną wiadomość od biura Miss Polonii, że robią takie warsztaty, akurat wtedy nie mogę pojechać, że robią warsztaty takiej właśnie akceptacji, tego podejścia, tego jak chodzić, jak się czuć na scenie, tego czucia swojego ciała, ale też takiego poczucia, że jesteśmy pewne tego, kim jesteśmy. A ja pamiętam, no te 10 lat temu ja po prostu się bardzo wstydziłam, krępowałam i też pamiętam, jak leciałam na konkurs Miss Universe do Las Vegas, to chodzenia po scenie uczyła mnie Irena, akurat Wenezuelka, która wiadomo, ona po prostu z taką pewnością siebie, w ogóle z niezachwianą pewnością siebie. I piękne jest to, że my teraz już kładziemy też nacisk na to, właśnie pozdrawiam biuro Miss Polonii, kładziemy nacisk na to, że chcemy dziewczyny uczyć tego, że mamy być pewne siebie i kochać się na tej scenie, nie po prostu bać się i kulić. Ja akurat taka trochę byłam, bo ja byłam modelką wcześniej, więc z tej modelki przeskoczyłam na Miss i w ogóle też miałam takie, o matko, co, jak to się robi, się wstydziłam, więc ja dopiero na konkursie, na którym byłam w Stanach, tak naprawdę uczyłam się chodzić i po prostu mówiłam, dobra, okej, zamykam oczy, zrobię to, będę pewna siebie, więc to było takie troszeczkę oszukiwanie siebie, ale no, to było 10 lat temu. I staram się to gdzieś wypracować. Rzeczywiście jedna z nas ma tego więcej, inne mają tej pewności mniej, więc fajne jest to, że biuro Miss Polonia, czy w ogóle te konkursy teraz też dbają o to, żebyśmy się czuły takie confident, żebyśmy się czuły po prostu pewni na scenie. Więc tutaj trzymam za to mocno kciuki, za tą nową edycję, za nowe dziewczyny. Jestem ciekawa, kto tam jest. Ty może wiesz więcej? Nie wiesz? Znaczy zerkałam, ale jeszcze kandydatek też nie widziałam dokładnie, ale chciałam tutaj podpytać, bo mówiłaś właśnie o tej pewności siebie, jak ona jest kluczowa i właśnie
no często się zarzuca, że te konkursy to patrzą tylko na wygląd. Czy jednak czujesz, że zmieniło się i patrzą też na tą osobowość i to jakby wygrywają te dziewczyny, które po prostu mają to coś? Że to absolutnie tak. Będąc na tym konkursie, bo znowu do tego w Las Vegas, okazało się, że jesteśmy tam prawie 20 dni i jest nas 90, z 90 krajów, naprawdę przepiękne kobiety, a my miałyśmy superwajzorki, mniej więcej jedna superwajzorka do 3-4 dziewczyn. No i ta nasza superwajzorka nas poznaje, jest z nami praktycznie cały czas, wie o nas wszystko, bo przybywa z nami, pyta o życie, pyta o różne rzeczy, robią też takie tam z nami różne też wywiady, ale tak naprawdę superwajzorka informuje później, tak jak później to wydedukowałam, no górę, czyli mówi o nas, jakie jesteśmy, czym się interesujemy, jakimi jesteśmy człowiekami. Ludźmi. Ludźmi. I naprawdę właśnie to, że jesteś tam normalnym i ludzkim, to też ma znaczenie. To ma ogromne znaczenie, bo jak jest gala jednego dnia, to 90 dziewczyn nie jesteś w stanie wyłonić najpiękniejsze, bo naprawdę można by dostać, oprócz tego, że zeza, to oczywiście się śmieje, ale jest coś w tym, że każda z nas musi mieć osobowość, bo później musi tą osobowość też nieść przez ten rok, musi też nieść tą koronę i też chcieć czegoś więcej niż tylko ładnie wyglądać, więc jakby czegoś więcej, czyli móc coś wnieść też w życie innych, więc to jest fajne. Więc ja już to zobaczyłam od chodzenia po to, jakie jest podejście na takim konkursie. Więc ogromnie też się cieszyłam, że w ogóle weszłam tej finałowej 16 tam, dzięki no, różnym czynnikom, ale tej Irenie, która mnie też na tą scenę w ogóle mówiła, w życiu nie możesz tak chodzić, musisz tak, więc cieszę się, że teraz mamy też już inne podejście, inną świadomość, więc bardziej się przygotowujemy do tych konkursów, wiem, że też biuro dobrze dba o dziewczyny, więc jest fajnie. Ty masz w ogóle takie pracowite bardzo wakacje, bo nowy sezon Farmy, już trzeci, no i czego my możemy się spodziewać? Czy będą jakieś zmiany? No i jak patrzysz na perspektywy czasu, czy któryś uczestnicy się wybili w tym naszym polskim show biznesie? Wiesz co, no trzymam za nich mocno kciuki, Kuba Wojnowski i poczekaj, to było naszą drugą edycję, wygrał. No wiesz co, on też jest taką osobą, która lubi swoje zacisze domowe, on też mieszka za granicą. Uważam, że tak, patrząc na jego Instagrama, to rzeczywiście sporo tam ma obserwujących i dużo pokazuje. Ale wiesz co, ta farma, ta trzecia farma jest znowu inna, więc nie mogę za dużo zdradzić, bo my jesteśmy w trakcie nagrań, dokładnie. Dziś jesteśmy na półmetku, to mogę powiedzieć. Dziś jesteśmy na półmetku, połowę nagraliśmy. I kolejna połowa teraz, więc bo tak naprawdę w telewizji później leci 8 tygodni, no a my nagrywamy także jeszcze w weekendy nagrywamy, więc czasami w poniedziałek nagrywamy piątek i tak u nas to jest, dlatego czasami nie wiem jaki jest dzień tygodnia, bo jesteśmy właśnie cały czas na farmie, a dokładnie dziś mam jeden dzień wolnego, właśnie akurat jesteśmy na półmetku, to jest ten taki pomiędzy. No i farma oczywiście ma dużo zwierząt, jesteśmy trochę w innym miejscu, są inni uczestnicy i to ci uczestnicy robią całą tą robotę. Zaskoczyli cię, no, że są inni? Są inni i powiem ci, że jest fajnie, chce mi się tam do nich wchodzić. Są fajni, są interesujący, są zainteresowani i nie mogę za dużo doradzać, żebyście kochani oglądali, a naprawdę dzieje się tak, że po prostu z Ilonką, która jest moją współprowadzącą, jesteśmy bardzo zainteresowane, chętne wchodzić i w ogóle wczoraj mieliśmy bardzo fajne też nocne wejście, no ale no nie mogę nic powiedzieć, na razie muszę trzymać, muszę na kłódkę. No właśnie, a czy ty w ogóle myślałaś o tym, że chciałabyś poprowadzić jakieś inne reality show? Czy masz na swojej mapie marzeń coś takiego? Co? Ja tu jestem rajdy oczywiście. Nie wiem jak teraz też te rajdy, już jeździłam w rajdach, jeżdżę, no różnie. Jeśli chodzi o motoryzację, no to wiadomo. To jest coś z kategorii jeszcze marzenia, czy motoryzacja, czy też podróże. Ale nie myślałam o takich programach. Wiesz, jakby mam ten, dużo rzeczy innych robię tutaj, jeśli chodzi o też współpracę właśnie z Polsatem, więc bardzo się cieszę, ale taki wymarzony, nie wiem, nie, chyba nie mam, chociaż nie, mam jeden pomysł, ale nie mogę go powiedzieć, ale jest w ogóle kompletnie coś, co mi w duszy gra, ale, nie, ale to jest... Ale może się wydarzyć, teraz w Polsacie jest dużo zmian, nie, więc może się wydarzyć. Może to powinnam właśnie... To dziękuję, że mi o tym przypominasz. Bo patrząc tak, czasami człowiek siada sobie w zaciszu i zastanawia się, co lubi, kogo lubi, co go interesuje, nie? I miałam taki moment w życiu. Ja, no, ale nie, jak powiem teraz, to w ogóle to nie mogę tego zrobić. Ale masz rację, dziękuję, że tutaj dałaś mi takiego kopa, że w sumie masz rację, że to jest może dobry moment, żeby wyjść z jakimś pomysłem. No właśnie, teraz jest dużo zmian, a czy gdyby pojawiła się taka propozycja, na przykład prowadzenia tańca z gwiazdami, jak byś się z tym czuła? O nie, no, ja w ogóle tańczyłam tak dyplomatycznie z Maserakiem 8 lat temu, zajęliśmy trzecie miejsce, ale to
To tak. Pozdrawiam cię, Rafciu. Czyli bardziej na parkiecie. Bardziej na parkiecie, ewidentnie na parkiecie. No właśnie, jesteśmy teraz w Warszawie, ale tutaj ostatnio w mediach przeczytałam, że ty marzysz o Trójmieście. Ja również marzę o nim, więc pytanie, czy to się spełni w twoim życiu? Jakie są teraz sytuacje? Jest duża szansa na to, że będę jedną nogą tu, jedną tam i że po prostu też jakby wrócę trochę do korzeni, bo jestem z Malborka i moi wszyscy przyjaciele też tam w Trójmieście, więc jest duża szansa, że tam, ale to tak i tak będę tutaj jakby jedną nogą, więc... No jesteśmy też tutaj w kręgu sukien ślubnych, nie mogę nie spytać o twoje plany, jak, czy już gdzieś ta data albo jakieś plany są? Na pewno wiem, co robię jutro, jadę na farbę i na razie to tyle. Czyli raczej tak krótko... Krótkosiężne plany, ale w przyszłości nie powiedziane, że nie. Okay. A wakacje będą? Jakiś taki wypad chociaż romantyczny? Wiesz co, właśnie chcę być w Polsce. Na razie chcę być w Polsce. Gdzieś tam na chwilę, ale to też coś z pracy, jakiś kurs, ale raczej chciałabym teraz ten okres letni być w Polsce, bo mamy takie piękne lato, że nie chciałabym tego stracić. A masz jakieś ulubione miejsce w Polsce oprócz Trójmiasta? No, Bory Tucholskie. Tak, Bory Tucholskie. Bieszczady też, ale tam rzadziej dojeżdżam. Bory Tucholskie to jest tak, zapach sosen, duże po prostu drzewa, jeziora, takie nasze, te takie, no, tak.